ze swej strony czuję się, czuję potrzebę serca, żeby powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że księdza biskupa Stanisława mogłem dzisiaj tu, w tej parafii gościć razem z księdzem prałatem, z księdzem i z wami wszystkimi. To dla mnie jest szczególnie ważny biskup w konferencji episkopatu, bo po pierwsze jest to biskup, który od wielu lat, bardzo dawna, w niepamiętnych czasach był i jest członkiem papieskiej rady do spraw rodziny, która kiedyś była złączona z papieską radą do spraw świeckich. Ja przed wielu lat pracowałem w stolicy apostolskiej, stamtąd tam mają korzenie nasze znajomości, nasza bliskość. Potem ksiądz biskup przygotowywał wszystkie inicjatywy. Pierwszy synod o rodzinie za czasów świętego Jana Pawła II i cały czas te listy przed kilku laty, bo teraz pisze nowa komisja episkopatu do spraw rodzin, ale te listy najciekawsze rzeczywiście takie w języku polskim, pięknym, nowoczesnym o rodzinie, to były pisane właśnie za czasów, kiedy ksiądz biskup był przewodniczącym komisji do spraw rodziny i zawsze w tej rodzinie pozostał do końca, do ostatnich czasów i teraz. Jest też współzałożycielem jednego z nielicznych instytutów życia rodzinnego w Kościele. To jest dla Europy, dla całego świata uprzedzający, prekursorski był instytut w Łomiankach pod Warszawą. Nawet dzisiaj był mile zaskoczony, że jak szliśmy do kościoła, to jakaś młoda osoba, panienka, dziewczyna, może matka, nie wiem, podeszła i się przyznała, że jest studentką księdza biskupa, więc to jest pierwszy motyw, a drugi, że to jest biskup mojej rodzinnej diecezji i nie mogę nie być tutaj, bo jeśli ja kiedykolwiek się pokazałem w Zagrobie, to biskup odwoływał wszystkie swoje, które gdzieś przyjeżdżał, więc bardzo się cieszę, że ja dzisiaj mogę tu pokazać księdzu biskupowi taką część naszej archidiecezji, część szczególną, także i z tej racji, że realizuje ona ten wielki program duszpasterstwa rodzin pod okiem Matki Najświętszej, szczególnej opiekunki rodzin. Dziękuję więc księdzu Pratowi za zaproszenie, za sprowokowanie tej obecności i całym sercem także księdzu biskupowi za tę obecność. Bardzo zabawnie.